Witajcie kochani. Dzisiaj Małgorzata zdecydowała się, żeby zadać mi parę pytań dotyczących webinarów, które organizuję. A więc zaczynamy nagranie. To pierwsze pytanie, jakie bym Ci chciała zadać, jakbyś mogła opowiedzieć wszystkim chętnym i zainteresowanym, co to u Ciebie jest, co się kryje pod słowem webinar? Webinar to jest spotkanie online, czyli na jakiejś platformie komunikacyjnej, więc wystarczy mieć komputer albo telefon ze stałym dostępem do internetu, tak żeby można było przynajmniej słuchać i zadawać pytania. Wizja nie jest konieczna, ale też miło mi jest widzieć osobę, która się do mnie zgłasza. Natomiast no nie jest to obowiązek, kamerka może być zakryta, wizja wyłączona. Jest to więc taka forma komunikacji między mną a innymi ludźmi poprzez internet, korzystając z różnych platform. A na jakiej platformie najczęściej prowadzisz swoje spotkania? Bardzo przyzwyczaiłam się już do platformy Zoom, jest ona bardzo łatwa w obsłudze, więc to preferuję, nie trzeba tam jakiejś znajomości techniki, żeby pobrać tą aplikację i podłączyć się do spotkania. Ja wysyłam przed spotkaniem link, tam tylko aplikacja pyta się, czy może użyczyć, skorzystać z Twojego mikrofonu bądź kamerki. I wpuszczam na to spotkanie. Zwykle jest poczekalnia, osoby się klikają w link, ja zatwierdzam, patrzę, czy uczestnik jest zapisany i daję im pozwolenie na wejście. Niektóre spotkania są otwarte, niektóre są tak zwane płatne, wtedy link dostają tylko osoby, które wcześniej dopełnią pewnych warunków, które są opisane zwykle, jak organizuję warsztaty. Rozumiem, że sam dostęp do platformy jest bezpłatny i jeżeli jest prowadzone takie spotkanie bezpłatne przez Ciebie, to wtedy każdy, kto zechce, może w nim uczestniczyć. Tak, oczywiście, całkowicie bez żadnych kosztów. Kosztem jest tylko jego opłata za internet, własny. Jak wspomniałaś, nie trzeba używać kamerki, nie trzeba używać mikrofonu. No mikrofon raczej jest skazany, dlatego że, znaczy nie trzeba, ale jeżeli chcesz zadać pytania w czasie spotkania, no to wtedy potrzebny jest mikrofon. Można zadać pytanie na czacie, tyle że no wtedy ja potrzebuję pilnować tego czatu i nie zawsze zauważam, tak? Więc no, warto mieć mikrofon. Jaka jest tematyka tych spotkań? Co byś mogła tak bliżej powiedzieć? Czy to jest forma wykładu, czy raczej jest możliwość rozmowy? Więc w zależności od tematu spotkania i od uczestników, którzy się zgłaszają, forma się zmienia. Czasami jest to, często jest to na początku rozmowa taka swobodna, jak rozmowa przyjaciół. Niektóre osoby biorą w tym udział, niektórzy tylko słuchają. Czasami, jeżeli jest taka potrzeba, że jest potrzeba oczyszczenia na przykład, czy coś, to robimy tam konkretne procedury oczyszczające, takie mocne. Część to jest rozmowa, a część jest to po prostu działanie poprzez przekazy, które idą, które wprowadzają Cię w stan ciszy, w stan uniesienia, w bezpieczną przestrzeń i tam poprzez prowadzenie zachodzą procesy czyszczące, rozświetlające, przybliżające się do siebie, scalające. Osoby sobie są wprowadzone, mogę powiedzieć, w siebie, w swoją własną przestrzeń albo też w przestrzeń wspólną, bezpieczną, w której robione są te procesy. To zależy od tematu. Można tam na tym webinarze zadawać też osobiste pytania, czy to raczej w takiej sesji pojedynczej?
Jest taka przestrzeń i tak się czasami zdarza, że oczywiście osobiste pytania jak najbardziej. Chcę jeszcze tutaj dodać, że tam nie ma żadnego oceniania, potępiania. Głównym celem każdego webinaru jest oczyszczenie, rozświetlenie przestrzeni człowieka i wzmocnienie jego siły własnej, żeby on wiedział, jak robić, jak czynić i żeby sobie sam mógł poradzić w każdej sytuacji, jaka go spotyka życiowej. Jeżeli nikt z uczestników nie zgłasza takiego sprzeciwu, że ktoś zadaje swoje osobiste pytania, jak najbardziej. Czasami jest tak, że w trakcie prowadzenia, w trakcie już wydarzenia jest, że ja sama kieruję swój wzrok, swoją uwagę, swoją energię na konkretnego człowieka i mówię to, co jest mu potrzebne na teraz, co pierwsze rzuca się w oczy i co praktycznie musi zrobić, aby było lepiej. Co jest dla niego na pierwszy plan wskazane, że trzeba zrobić, więc tak to się odbywa. Że webinar jest dla wszystkich uczestników i każdy z uczestników ma dostać taką dawkę energii, znaczy może nie dostać dawkę energii, ale takie doładowanie energetyczne, taką pomoc jak każdy inny. Gotowość natomiast każdego człowieka do wzięcia tej pomocy jest różna, ale ja robię tak, aby każdy dostał to, co mu jest potrzebne i w sposób równomierny, nie, że jeden dostanie więcej, a drugi mniej, kogoś pominę, nie, ma być tu równowaga. Jak długo trwa taki webinar? Czy to jest jakaś określona ilość czasu? Tak, to są zwykle godziny są mniej więcej średnio, to jest 1,5 godziny. Czasami były webinary, które były na przykład 5 dni pod rząd. Wtedy są to raczej godzinne spotkania. Natomiast zwykle jest to 1,5–2 godziny. 5 dni pod rząd, to znaczy, że to był jakiś cykl tematyczny. Tak, tak, to był jakiś cykl taki, który nas wzmacniał i rozświetlał, żeby utrzymać ten proces wzniesienia. Żeby to weszło tak jakby nam w krew, to, że my się wznosimy każdego dnia, żeby podtrzymać naszą tendencję, jakby nową tendencję, żeby zarysować w naszej przestrzeni energetycznej, że cały czas jest wzrost. To miało na celu. A co byś chciała powiedzieć na zachętę takiej osobie, która się zastanawia, czy wziąć udział w takim webinarze? Co mi to da? Zawsze to jest wartość dodana. Nawet jeżeli nie czujesz tego, ale dar energetyczny często dostajesz i ty z niego korzystasz. Dar energetyczny to jest pewna forma energii, która ci pomaga, wspiera, która ci pomoże w jakichś sytuacjach życiowych wyjść nawet z jakiejś klęski. Osoby, które zapisują się na te warsztaty, powinny być świadome, że tam jest działanie energetyczne, które potem się przejawia w ich życiu. I często tak jest, że wprowadzony jest wir na przykład wzmocnionej kreacji albo wir, który porządkuje. I ważnym też jest, żeby potem być spójny z tym, co było przeprowadzone na warsztacie. Mamy być spójni z tym. Jeżeli deklarujemy, że na przykład przyjmujemy tą prawdę i ta prawda do nas wpływa, łączymy się z tą prawdą, taką jaka ona jest, poprzez wir i ona wpływa na nasze ciało energetyczne, to potem jak wyjdziemy następnego dnia rano, możemy ten proces zaburzyć, jeżeli powiemy komuś nieprawdę. Więc tu trzeba być uważnym. To jest może nie zachęta, ale ostrzeżenie. Więc teraz zachęcę. Zawsze jest to oczyszczenie i rozświetlenie pola energetycznego. Zawsze to jest impuls do własnego też rozwoju. Bo moim celem każdego webinaru, każdego jest spotkania, jest wzmocnienie własnej siły człowieka, a może nawet wydobycie jej z niego, bo on tą siłę ma. Ta siła jest nieskończona i spójna
ze źródłem albo z Bogiem, jak to chce, tak to nazywa. Ale tą siłę mamy i tą komunikację cały czas mamy. Ten kanał w nas buzuje. Często on jest zasłonięty czy przygaszony poprzez różne zdarzenia, poprzez różne zaniechania, brak decyzji lub decyzje. Ale za każdym razem jest to inspiracja, jest taki impuls. Ja zapalam takie światełka, prowadzę w stan ciszy i ten człowiek już wie, przypomina sobie te płaszczyzny, w których on kiedyś był i on te płaszczyzny zna i on się w nich bardzo dobrze czuje, więc potem energia już się przyzwyczaja na powrót do tego pięknego, a nie do tylko tego szarego, który czasami jest wokół. Mówiłaś o tym, że na takim spotkaniu można otrzymać ładunek energetyczny. Tak. A powiedz mi, czy taki ładunek energetyczny może mi zaszkodzić? Nie. Dlatego, że ten ładunek energetyczny jest utkany bardzo często ze złota, ze srebra, z energii, która Cię wspiera tylko i wyłącznie. Przy każdym spotkaniu, przy każdym ustanawianiu takiego webinaru ja tworzę przestrzeń taką i takie założenie i taki warunek, że wszystkie procesy są dobre dla każdego uczestnika tego procesu i dla nas wszystkich razem, dla przestrzeni naszej wspólnej, że idzie to przez miłość i dla miłości, poprzez czystość i dla czystości. Nie ma takiej możliwości, żeby miłość Ci zaszkodziła. Miłość może Ci pokazać po prostu tylko rzeczy, które już do Ciebie nie pasują. Ty ten dar dostajesz na przykład w formie na przykład talara albo róży białej i Ty z niej korzystasz albo nie. Jest na konkretne życia zdarzenie albo na całą Twoją drogę. To zależy. Twoja głębia wie, Twoja dusza wie, że Ty to dostałeś i w momencie możesz z tego świadomie korzystać. I to jest właśnie wyższa szkoła jazdy. Dostajesz taki biały kwiat, wiesz, że on Cię wspiera, że on Cię wznosi na wyżyny i świadomie z niego korzystasz, bo wiesz, że to masz. Natomiast Twoja podświadomość, nieświadomość działa też cały czas i Twoja dusza jest przy Tobie zespolona, więc jeżeli Ty nie zrobisz tego świadomością, Twoje pole energetyczne to wie i Ty masz ten dar, tą energię czystą w sobie cały czas, konkretna wibracja, konkretna pomoc, konkretne wsparcie, więc w momencie potrzeby po prostu to samo zaskoczy. Czy w ogóle przygotowujesz się do takiego spotkania? Czy w czasie spotkania korzystasz z jakichś atrybutów? Czy może wcześniej coś robisz? Tak, tak, bo jest to ogromna odpowiedzialność za ludzi, którzy do mnie przychodzą. Ma to być spotkanie godne, zgodnie z prawami godności istnienia. Stwarzam wir, robię przestrzeń wygodną. Czasami tam stawiam energetyczne pewne przedmioty, na przykład stół z chlebem życia, który będzie dla Ciebie pokarmem, gdy będziesz po prostu osłabiony, gdy będziesz wyczerpany. Oczyszczam swoją przestrzeń też. A czasami zapraszam konkretne wibracje. No zwykle to jest też porządek rzeczy, wszechrzeczy. Ostatnio dosyć często pojawia się sprawiedliwość. Nie taka oczywiście, którą znamy z tych tak zwanych ziemskich sądów, ale ta sprawiedliwość istnienia. Więc dużo jest takich rzeczy, które robię w ciszy przed tym spotkaniem. To jest konkretna praca energetyczna. Używam też kamertonów anielskich, żeby oczyścić swoją przestrzeń swego mieszkania. Używam też na przykład misy. To mówię to, co robię fizycznie, prawda? Tak. Sprzątam mieszkanie i tak dalej. Na przykład w tej chwili też trzymam w ręku taką piramidę z cytryna, bo chcę, żeby jeszcze dodatkowo wspomóc się tym kamieniem, żeby było tu idealnie czysto, żeby ta rozmowa niosła prawdę, żeby nie było żadnych zafałszowań, więc z takich rzeczy też korzystam. Po takich warsztatach też czasami no, zależy, jak jest grupa.
to też czuję się po prostu, jeżeli są procesy takie, zwykle jeżeli to są procesy też, że robię indywidualne jakieś czyszczenia, ja czuję konkretny opór danej osoby, że no jest coś złego, ale ona jest siłą przyzwyczajenia, czy umocowania, czy ma jakieś haki, kotwice, to ja po prostu potrzebuję też swojej mocy, żeby przez to przejść. Czasami widzę zniechęcenie, niewiarę, to też trzeba w jakiś sposób pokonać. I dlatego też potrzebuję na przykład już po warsztatach też takiego wyciszenia, spokoju. No jak robiłam, przy internetowych może dużo nie ma, ale jak były warsztaty stacjonarne, to czasami to ja się czułam, jakbym pole orała i to pługiem. Także jest tak dużo, zależy u kogo, zależy jaka grupa, tak? Czasami jest tak dużo do zrobienia. Więc tak to wygląda, więc przed warsztatami się przygotowuję, żeby te pole było czyste, spójne, harmonijne. I no, po warsztatach też często potrzebuję jakby mieć tą strefę ciszy dla siebie, żeby wyjść z tych wibracji, tych ludzi, z którymi pracuję. To zależy od grupy. A czy ja jako uczestnik, osoba, która by chciała wziąć udział w takim webinarze, czy ja się muszę jakoś specjalnie przygotować? Dobrze jest, jak osoba, zwykle jest temat, dobrze jest, żeby osoba taka, która się zapisuje, robiła to, bo ją ciągnie do tego. Jeżeli tylko, ja tak robię względem siebie, jeżeli coś Cię pociąga, tak jakby zainteresuje i to jest ta pierwsza myśl, to ją realizuj. Jeżeli tylko szukasz, że może być coś, bo nie masz co robić, no to za bardzo nie ma sensu, bo to znaczy, że nie jesteś gotowa, tylko tak jakby nie wiesz, co zrobić, gdzie pójść, to znaczy, że nie jesteś gotowa na dany proces. Ale jeżeli coś Cię pociągnęło w danym temacie, bo zwykle jest temat właśnie, temat też mi idzie, tak jakby temat sam do mnie płynie, że o, taki temat jest potrzebny, on praktycznie pisze się sam, nazwa tego webinaru. I jeżeli Cię pociągnie, no to idź. Jak potem już zaczniesz kalkulować, no to wiesz, że to umysł daje. Umysł jest bardzo ograniczony, niestety, przynajmniej na razie, dopóki nie jest scalony z głębią, w koherencji z sercem, to on bardzo, bardzo często nam szkodzi. A o to chodzi, żeby nie szkodził, tylko współpracował. Dobrze jest, jak Ty sobie intencje założysz. Ja też tak robię, jak idę, że bierzesz udział w tym webinarze i wszystko, co się przyjmujesz, tylko dobro, tylko miłość, tylko to, co Cię wspiera, co jest zgodne z Twoją duszą, z Twoją głębią, co Ci służy, tak? No, zapewniasz sobie też ochronę, tak? Można powiedzieć po prostu, że idę tam po zdrowie, żeby się wzmocnić, żeby odnaleźć siebie, żeby odnaleźć swoją drogę, żeby ten cel w życiu zobaczyć, żeby zrobić porządek wreszcie, bo widzisz, że to i to Ci się wali, tak? Więc takie cele są jak najbardziej, możesz cel sobie założyć dowolny, byle był godny, bo tylko taki będzie wspierany. Myślę, że nasza rozmowa jest bardzo wyczerpująca. Może ja jeszcze powiem, że jak się trzeba zapisać. Zwykle ja daję tam informacje o tych warsztatach. Zwykle jest podana na Facebooku, na stronie Prosto z Nieba, Aneta Prosto z Nieba, albo na grupie prywatnej Prosto z Nieba. Informacje albo są podawane też na stronie internetowej www.prostoznieba.eu. No i kierujcie się sercem, ludzie. Bardzo dziękuję Ci za wyczerpujące i obszerne wypowiedzi. To jest super zachęta do spotkania z Tobą na webinarze. Jeżeli będą jakieś pytania, no to zachęcam do komentowania danego nagrania i wtedy albo nagramy na przykład jakąś dogrywkę, albo odpowiem już bezpośrednio pod danym filmem. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję, Małgorzato. Do zobaczenia. Aneto, do zobaczenia.